Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie regulowania spraw własności działek, na których znajdują się placówki oświatowe na terenie dzielnicy Gminnej Kropocza. To prezentuję, może. Bardzo proszę. Tak, powiedziałem, uchwała Komisji Edukacji w sprawie uregulowania spraw własności działek, na których znajdują się placówki oświatowe na terenie dzielnicy Gminnej Kropocza. Paragraf pierwszy. Rada dzielnicy Gminnej Kropocza wnioskuje do Wydziału Edukacji oraz Wydziału Skarbu o uregulowanie spraw własności działek, na których znajdują się placówki oświatowe na terenie dzielnicy Gminnej Kropocza. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w trybie podjęcia. Ten projekt uchwały jest pokłosiem tych kwestii, które już dowiedzieliśmy niedawno, czyli tak jak przy Szkole przy ulicy Mazowieckiej, szkole nr 36, nie mieliśmy pojęcia, że tam są kwestie, czy tam nie, kwestie prawne i własności nie są uregulowane w 100%. Tak samo mamy wiedzę, że te kwestie prawne nie są uregulowane przy gimnazjum, przy zespole szkół ogólnokształcących integracyjnych nr 1. Także to jest taka ogólna uchwała, mocno intencyjna, ale też konkretna, żeby wszystkie te placówki na terenie dzielnicy posiadały już uregulowane stan prawny działek. Bo nie można remontu. Tak, bo nie można, nie wiemy tak naprawdę, co możemy, czy możemy tam remontować, jakie możemy inwestycje robić. To też, tak. I to też pan przewodniczący był na komisji obecny. Postaraliśmy się zrobić to dwutorowo, znaczy w formie uchwały będzie ten komunikat do wydziałów. Natomiast my ze swojej strony skierujemy pisma do dyrektorów, żeby oni nam przesłali jakby informacje, które oni posiadają. Żebyśmy my mieli wiedzę z dwóch źródeł. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.